Poseł PiS Marek Wesoły ma objąć funkcję wiceministra aktywów państwowych. Będzie odpowiedzialny za górnictwo, twierdzi dziennik Gazeta Prawna. Do nominacji może dojść w najbliższych dniach. Według gazety decyzje zapadły. Na tę kandydaturę miał zgodzić się już prezes Kaczyński i Jacek Sasin. Poseł Wesoły dał się szerzej poznać opinii publicznej, gdy podczas specjalnego wystąpienia lider PiS Jarosław Kaczyński poparł jego kandydaturę na prezydenta Rudy Śląskiej. Ostatecznie jednak zajął trzecie miejsce i odpadł. Marek Wesoły ma zastąpić teraz Piotra Pyzika, wiceministra i pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Kierownictwu Ministerstwa Aktywów Państwowych nie podobało się, że Pyzik nie potrafił dostatecznie złagodzić nastrojów górników, którzy protestowali w sprawie wyższych wynagrodzeń i dodatków antyinflacyjnych.